Mija 17 lat, gdy na froncie od Bałtyku po Karpaty naród nasz toczył wielką bitwę obronną z najeźdźcą hitlerowskim. Boje na Westerplatte i Helu, w Warszawie i Modlinie są symbolem bohaterstwa i nieśmiertelności narodu polskiego, jego żołnierzy. W dzisiejszej audycji wspomnieniami z kampanii wrześniowej podzieli się z nami generał brygady Wiktor Tomme, były dowódca Armii Łódź i obrońca twierdzy modlińskiej. Wrzesień 1939 roku. Tragiczna klęska, bolesne wspomnienie, pouczająca lekcja historii. Przed wojną mieliśmy dobrego żołnierza i dobrego oficera, natomiast z górą było kiepsko. Uzbrojenie armii niedostateczne i przestarzałe, słabiutkie lotnictwo, prawie zupełny brak wojsk pancernych, liche zapasy mobilizacyjne. A jednak ta armia stawiała opór, biła się dzielnie. Walcząc z hitlerowskim najeźdźcą, przebudziliśmy śpiących sojuszników z zachodu. W pierwszych trzech dniach września walki na lewym skrzydle Armii Łódź w obszarze Górnej Warty toczą się dla nas dość korzystnie. Dywizje pancerne wroga, wsparte artylerią i lotnictwem, nacierają na całym pasie frontu. Opór stawiają bataliony obrony narodowej. Z czołgami Korpusu Pancernego generała Heppnera stacza bój Wolyńska Brygada Kawalerii pułkownika Filipowicza. Kawalerzyści szarżują nawozy pancerne, zdobywając lub niszcząc 40 czołgów niemieckich. W wypadzie nocnym koło Kamieńska drugi pułk strzelców z tej samej brygady pali dalsze czołgi, siejąc w szeregach wroga panikę i zamieszanie. To dodaje naszym żołnierzom otuchy i nieco spokoju. Jednak Niemcom udaje się zawładnąć całym rejonem Częstochowy i przeciskają się na szosę Piotrków-Kamieńsk. Armia Ludzka cofa się nocą na linię prowizorycznych umocnień wzdłuż Warty i Widawki. Mówi generał Tomme. 4 nieprzyjaciel zaczął szturmować naszą linię umocnioną. 5 walka rozgorzała się i zaczęła pękać prawa skrzydła Armii Łódź. O świcie 6, będąc tam na polu walki, internując w butiku, żadne rozkazy nie dochodzili wobec bombardowania przez lotników naszych linii łączności. Musiałem sami interwinować we wszystkich oddziałach, dosłownie będąc każdy dzień w tej albo innej wielkiej jednostki. To był największy potrzeba dowodzenia bezpośrednio w terenie, bezpośrednio w styczności z oddziałami bojowymi. Raptem w 6 świcie przerwała wszelka łączność, łączność dowódcy na Armii Łódź. Wszelkie wysyłania oficerów na motocyklach, na samochodach nie przyszło do skutki. Wysłańcy wracali albo nie wracali, wracając powiedzieli, Ильянов пусты, доводцы, а не доводцы армии, а не штаба нема. Втеда ж выслал на спегу шефа другого отдела, майора Невенгловского, с его офицером. По пару годин их офисы вручил, замельдовал же майор Невенгловским общий целый Ильянов, вручил бляды, как смерть, въехал самоходом с поворотом до мне, я защимал знак с краю хойн, на с краю лоджи и пустил себе пулю. Виден таком ситуации, виден погласки, которые пришли из беспоседных отделов большинства о катастрофе, для меня неведомых, которое состоялось с доводством армии и штабом, сам выехал на фронт, объезжая в щельки и доски, и обоймуясь саможутни доводство армии Луси. Удалось это между делами Барзулат. Так помилкувало собі своїх безпосередніх відділів, як 4-та бригада кавалерії, 30-та дивізія піхоти, 28-та дивізія Варшавська з Бончим-Оздобським. Поїхав далі на північ, шукаємо доводці 2-ї дивізії Легіонової і по великих висілках я до книгу не зналяту. Полковник доводця Баль Доріан Сурубка за штабом звяв. Удалом доводства полковникові Страйхові і полковникові Ромішевському, які цілковіче і шляхетні виконували своє завдання.
Nieprzyjaciel wdziera się w linię umocnioną. Wtedy kazałem na siódmego odwrót, starając się wyprowadzić z ciężkiego worka ludzkiego całą armię na wschód, w lasy Brzeziński, w kierunku na Skierniewice. Pamiętając manu pierwszej wojny światowej generała niemieckiego Litzmana, który tutaj polapał armię rosyjską, udało się ten manu zrobić i ściągnąć całą armię na północ od Łodzi. Nie wiedziałem tylko jednego, dokąd mam iść, bo wszelka łączność zerwana została i z Warszawą, i z sąsiednimi armiami. Wtedy wysłałem tego sztabu podpułkownika Wilczewskiego do Warszawy po instrukcji. Mój szef sztabu całkowicie spełnił swoje zadanie. Już wkrótce, 9-10, trzymałem, prawda, notatki od generała Czumy, że szef sztabu mój dojechał do Warszawy, był mi szefa sztabu generalnego Stachiewicza i na gębę nareszcie mnie udali taką notatkę od Stachiewicza, który w porozumieniu z Rydzą Śmigłem dał rozkaz. Pierwszy. Generał Rumel nie wróci do armii łódzkiej. Armii łódzkiej był mi generał Tomé. Kierunek odwrotu na Warszawę. Podziękować Tomego za dobre działanie. A więc, robiąc ze wszystkich swoich wielkich jednostkach, które oprócz brakowało tylko 10 dywizji, z której do mnie przyszedł z prawego skrzydła 31 pułk z dywizją artylerii i podpułkownik Mosor z resztkami brygady Poleskiej, nocami odchodziłem ku Warszawie w wednie biłem się z nieprzyjacielem. W ślad za cofającą się armią Łódź idzie 8 Armia Niemiecka. Pod Ołtarzewem dywizje generała Tome staczają walkę z niemieckimi oddziałami, zabierając im sprzęt, kilkadziesiąt KM-ów oraz działa i bojowe samochody pancerne. 11 września Armia Łódź zbliżyła się do warszawskich przedmieści. 30. Dywizja Piechoty ochrania tyły przed wrogiem nacierającym z zachodu. 28. Dywizja Piechoty kontynuuje marsz przez Milanówek, a 2. Dywizja Piechoty na Ołtarzew. Tutaj, na południowym wylocie Puszczy Kampinoskiej, wyszła 8. Dywizja Piechoty pułkownika Furgalskiego z rozbitej armii Modlin. Generał Tomme postanowił włączyć ją w skład swojej armii. 8. Dywizja Piechoty naciera na Babice i otwiera drogę na Warszawę. Tego dnia wieczorem przybywa generał Małachowski z Dowództwa Obrony Warszawy i po rozmowie z nim generał Tomme obsadza Modlin. Mówiąc o obronie Modlina, nie od rzeczy będzie przypomnieć słowa angielskiego marszałka Montgomery. Le Havre stanowił jedną z najsilniejszych fortec wału atlantyckiego i został wyposażony w najdoskonalsze umocnienia betonowe, rozległe pola minowe i inne przeszkody. Mimo to został zdobyty po 48 godzinach walki. A Modlin? Modlin bronił się po bohatersku z szaleńczą odwagą 16 dni i nocy. Wszyscy sądzą, że Modlin jest twierdzą. To prawda. Kiedyś była to całkiem niezła twierdza. Ale nie we wrześniu 1939 roku. Wówczas była to zupełnie rozbrojona forteca, zniszczona i ograbiona, bez żadnego zaopatrzenia amunicyjnego i żywnościowego. Mało tego, wojska Grupy Północnej odchodząc z Modlina zabrały wszystko ze sklepów i magazynów. To, co zostało, nie nadawało się do użytku. Obrońcy twierdzy skorzystali tylko z pozostałości fortyfikacyjnych, ze schronów, a okopy już pod ogniem nieprzyjaciela musieli sami kopać. W takich warunkach organizowano na prędce obronę Modlina. W nocy oddziały odrywają się od nieprzyjaciela i w ciężkich marszach nocnych dochodzą przez Puszczę Kampinoską do Modlina. Wykorzystując wolne chwile, jadą do 30 dywizji, do generała Cichaka, wydają jemu też rozkaz i wtedy dopiero muszą opatrzyć swoje rany i rany swojego adiutanta. I 30 dywizja nareszcie
17 rano już jest modlin. Zaczyna się moja epopeja obrony modlina. W społeczeństwie polskim ustalił się pogląd, że cała obrona modlina to przypadkowe działania, przypadkowych oddziałów, przypadkowych dowództw. Nie, nie jest to tak. To jest dalsza konsekwentna walka Армія Луч від Варти до Вишлі, до Нарві Богу, до Муром Модліна. Модлін чимався 16 днів. Він так була залога, так була обсада Модліна. Дивиться цілості генерал Томе своїм нерозлучним приятелем, адъютантом Білковським. Шеф штабу полковник Вельчевський, офіс операційний майор Квітінський. Генерал дежурний і командується кадр генерал Малаховський зі своїм сином, охотником студентом, який був великий помостник нам і цілому дивуцю Чверці. 28-ма дивізія піхоти полковник Бронєвський, 2-ма дивізія піхоти регіоновий полковник Стайх, 3-та дивізія піхоти генерал Цегок, 8-ма дивізія піхоти полковник Владислав Пургальський, 7-ма батальйон чешських карабінерів машинових, батальйон саперів 1500 хлопа, артилерія, вогневе відділення, 2 дивізіони артилерії легкі, 1 дивізіони артилерії тяжкі, 1 дивізіони артилерії найтяжчі, 1 батарея протилітнічна. Под дивуцем полковника Младеновського. Треба ще зазначити, що служба санітарна мала 5 лікарів і із хворих на 15 ложок. І так розпочалося вальки. Вслід за нами йшла 1-ша і 4-та дивізія панцерна німецька. На фронті заходнім була 1-ша і 2-га дивізія гданська. Решта трудно було мені полапити німецькі відноски, бо їм підходили вони зі всіх сторон, важили день-два, отримали якесь інше завдання і відходили в іншому керунку. І якщо ти розходжі, а сам пшебік варк, а сам і бітний сточений під морами, то треба його повідати о двох окресах. Перший окрес, коли мав їх залишитись по одному або другому жегу Вісли з Варшавом, коли я ще не було зупинені оттенки, то було мені вінце до 20 вересня. У другий окрес, коли було твердощі, Модлін оточено з всіх сторон і зостало йому дано на свої власні сили, на своє власне заопочення. Хоч і ото, що цілий бжух військовий, мілітарний Модліна, то були Пальміри. Пальміри положено 20 кілометрів від Модліна, нас мусили заопачити бронь артилерійська, бронь піхоти, карабіна, машинова і граната ренчна. Юж німці починали не раз тон шосом дрогом з Пальміри до Модліна. Мусяли рухомість створити потінг панцерний. Звикли потінг, який носили довозили нам амуніцію. Єдне кито причалося форманки або просто піхота висилали своїх зв'язовців, які приносили сотикомовлі в торністах. Так виглядало заопатрення. Не тільки з заопатренням було тяжко. Служба санітарна працювала з повним поświęceniem. Не було бандажі, не було лекарств, ані на чим положити ранних, ані чим їх накармити. З Puszczy Kampinoskiej przywędrował do twierdzy profesor dr Juraś, znakomity chirurg. Generał Tomme dla prestiżu awansuje profesora do stopnia majora i mianuje dowódcą służby sanitarnej. Sanitariuszom ofiarnie pomagają rodziny wojskowe, kobiety z okolic, ludność. Z każdym dniem piętrzą się trudności z otrzymaniem wody i dopływem prądu. Major łączności, Chimiak, zmobilizował robotników znających się na kanalizacji i na obsłudze elektrowni. Dzięki nim była woda i światło. Tracąc często życie, robotnicy z Modlina i Nowego Dworu dopomagali sztabom w ich nocnej pracy.
a oddziałom i rannym zapewniali wodę. Niemcy zawzięli się bardzo na mosty, niszczyli je, a nasi saperzy pod odsłoną nocy przywracali im użyteczność. Z rozkazu generała Tome zbudowali most drewniany w ukryciu, o którym wróg nieprędko się dowiedział. 1500 saperów pracowało z entuzjazmem i poświęceniem godnym polskiego żołnierza. Przy pomocy marynarskich działek pokładowych, które przypadkowo tam się znalazły, i baterii przeciwlotniczej, zestrzelono 24 bombowce. Równolegle z krwawymi walkami toczonymi wokół twierdzy, wojska generała Tomme oczyściły Puszczę Kampinoską od band hitlerowskich zagrażających tyłom, a szczególnie Palmirom. Dowództwo Palmir spoczywało w rękach pułkownika Topczewskiego, który przy pomocy swych żołnierzy i ludności dzielnie zorganizował obronę. Generał Bołtuć, dowodząc obroną całego odcinka Palmir, trzymał się tam do samego końca. Okrążony przez dywizje pancerne stara się wycofać w kierunku Warszawy, lecz zostaje przez Niemców rozstrzelany. Na pozycje wroga organizowane są wypady. Gdy pewnego razu przerwana została łączność z Palmirami, na wypadł poszedł 84. Pułk Piechoty pod dowództwem pułkownika Starejko, staczając walkę z pociągiem pancernym generała Finka, osobistego przyjaciela Hitlera. Pociąg został rozbity, a Fink poniósł śmierć. Innym razem 13. Pułk Piechoty pod dowództwem pułkownika Nowaka natrafił na silny opór 4. Dywizji Pancernej. W tym ciężkim boju poległ pułkownik Nowak. Zadanie zostało wykonane. Na chwilę, niezwykle cenną chwilę, połączył się pułk z Palmirami, przywożąc amunicję. W ogniu walki przemija dzień za dniem. Obrońcy nie tracą wiary. Mają przed sobą jeden cel – bronić ojczyzny, bronić nadwiślańskiej reduty. Wściekły ogień wroga wzmaga się. Twierdza skrwawiona i spowita w dymie i mgle walczy dalej. Płonie Modlin, płonie Nowy Dwór. Hitlerowcy mszczą się za swe niepowodzenia na ludności cywilnej i żołnierzach. Popełniają niejedną zbrodnię. Gdy przed samym oddaniem Modlina na chwilę udało im się wedrzeć do niektórych fortów, rozstrzeliwują tam z 2. i 4. Pułku Piechoty całe bezbronne plutony żołnierzy. Po bohatersku, z szaleńczą odwagą biją się wszyscy żołnierze, od szeregowca do generała. Bohaterstwo modliniaków jest tak ogromne, że trudno znaleźć miarę porównania. Wielkiego, rzetelnego trudu żołnierza nie było czym nagradzać. Generał Tome miał tylko 37 krzyży Virtuti Militari i 300 krzyży walecznych. Wszystkie te odznaczenia otrzymali przeważnie żołnierze. Spośród generałów i oficerów dowództwa jedynie generał Cechak, pułkownik Lapiński i major Kwieciński odznaczeni zostali krzyżami Virtuti Militari za wybitne czyny dokonane na polu walki. Generał Wiktor Tomme i wszyscy dowódcy razem z żołnierzami dzielili dole i niedole, razem trwali na posterunku, ani przez chwilę nie myśląc o poddaniu się. Przez wiele dni nie zmógł ich głód, bezsenne noce i piekielny ogień. Pomoc nie nadeszła i nadejść nie mogła. Dalsza obrona stała się bezcelowa i dlatego prędzej czy później musiała się skończyć klęską. W samej twierdzy w Nowym Dworze zaczyna się wyczerpanie, głód. Cała ludność przychodzi na pomoc wojsku. Dzieli się ostatnie kawałki chleba. Żydzi, stare żydówki, przynoszą jajka. Kawałki chleba. Sami głodni pomagają nam ze wszech sił. To trzeba naprawdę podkreślić. Już i nie tylko nie możemy nakarmić rannych, którzy przy moim odwiedzeniu proszę, że dawać im chociażby mieszankę. To znaczy, jednego konia, choć jedno kilo mięsa krwiego. Ale potem zabrakło się konia. Do tego zabrakło, że 25 szlachetnego intendenta Maju Kalinka przynosi na obiad smażonego szczura. No i co? Co nam było jeść? Jeszcze smakowało. Prawda, że do tego jeszcze przyniesz troszeczkę sznapsa, prawda? To zupełnie dobrze przekąska. Niezmierna ilość zabitych i rannych, kobiety i dzieci, trupami leżące na drogach, w rowach i na polu, wszystko to mówiło o rozpoczynającej agonii.
a jednak się na wysiłek. Sytuacja była naprawdę ciężka. Od 25 do 28 walka przybierała często charakter walki wręcz na głodny brzuch i z wielką oszczędnością naboi i pocisków, które trzeba było już ważyć na wagę złota. 28 rano u świcie zameldował się u mnie major Rydel z dowódca Warszawy i powiedział, że obrona Modlina nie ma dzisiaj sensu, że cała Polska już jest pokonana. Istotnie, już po wszystkim. Ale generał Tome do końca zachowuje godność polskiego żołnierza. To on dyktuje najeźdźcy warunki kapitulacji. Wysłałem generała Cichaka, który wtedy przeszedł z obrony Cytadeli na obronę Kazań i był najbliższy i znał doskonale niemiecki język. Postawiłem tak następujące warunki. Zwolnić na wolność całą załogę Modlina. Будут документы, уповажающие наш життя в целой Польше. До выдания тебе не вольно нас вывести из Польски. Натихмест заопачить незбенные сродки тих 5000 ранних и иных щеголов, которые дичьих не памятам. Признамся, к моему издивению, генерал Штраус на те воронки все сгодил. В тот сам день споткался с Штраусом помензи окопами польскими, а немецкими на шосе Модлин-Варшава. Генерал Штраус усиснул медлонь и поведел, что те барунки он выполнил. На то он поведел им, пане генерале, не пущем мне жадных паперков, жадных квитков, будто все только есть паперки. Прошу дать мне слово гонору, что те барунки будут исполнены. Слово гонору жовнежа немецкого. Так, это слово не дал. В тот час cała załoga rzeczywiście została zwolniona, odtransportowana do Działdowa. Wszystkie sztaby zachowali swój cały majątek wojskowy. Na własność przyznał im Strauss wszystkie samochody i w Działdowie rozpoczął zwolnienie oficerów i żołnierzy stopniowo po wydaniu niezbędnych dokumentów. Oczywiście musiałem odjechać ostatni. Cała załoga w Działdowie patrzyła na mnie, żeby ja ich nie porzucił. To już taki nerwowość, prawda, żołnierza. I tak ostatni, 26 października, wyjechałem ze swoim szczupłym sztabem, majorem Forbergiem, niezmiernie szlachetnym Niemcem, trzeba to powiedzieć, do Warszawy. Zostałem zatrzymany w Cichanowie, gdzie na ulicy w deszczu błota spotkał mnie dowódca 3. Armii Niemieckiej, generał Niedermiller, z oficerami w orderach. I zaprosił na obiad. Odmówiła. Nie ma Modlina, ale jest jego bohaterska załoga. Generał Tome nie przestaje być jej dowódcą. Rozpoczęłem w Warszawie pracę wysyłania swoich oficerów ekipami za granicą. Bo tu nie było co robić. Znowuż wzięli słowo, że ja wyjadę, czyli wyjdę, czy ucieknę z Warszawy, z Polski ostatni. Hitlerowcy nie dotrzymali słowa. Po powrocie do Warszawy 7 listopada generała Tome aresztuje Gestapo i wywozi do obozu jeńców w Niemczech. Bohaterowie garnizonu modlińskiego są ścigani i tępieni przez Niemców. Idą do więzień, do obozów. W ten sposób hitlerowcy złamali warunki kapitulacji zagwarantowane przez ich dowództwo. Tych obrońców Modlina, którym udało się przedostać za granicę, można było wszędzie widzieć chwytających za broń, bijących się o Polskę na różnych frontach II wojny światowej, pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, na zwycięskim szlaku do Berlina. Przykro jest mówić, że generał brygady Wiktor Tomme, jeden z bohaterów kampanii wrześniowej, żyje w zapomnieniu. Ten zasłużony generał urodził się 75 lat temu w Święcianach na Wileńszczyźnie. Wykształcenie cywilne i wojskowe zdobył w szkołach rosyjskich. Już podczas wojny japońskiej był oficerem w armii rosyjskiej. Dosłużył się w niej stopnia podpułkownika, pracując m.in. w sztabie generalnym na stanowisku szefa oddziału operacyjnego. Po powrocie z I wojny światowej
wstępuje do polskiego wojska i służy pod rozkazami generała Żeligowskiego. W latach 20. jest już generałem. Dowodzi 15. Dywizją Piechoty. W dniach wojny niemiecko-polski jest dowódcą grupy operacyjnej Piotrków, wchodzącej w skład Armii Łódź. A gdy w bojach na przedpolu Lodzi zabrakło dowództwa, z własnej inicjatywy obejmuje dowodzenie nad armią, a potem przez 16 dni i nocy trwa w modlinie na czele nieśmiertelnej obrony, która wzbudziła podziw świata. Po tułaczce w niewoli i na obczyźnie generał Tome po ciężkiej operacji wrócił do Warszawy. Zdecydowałem o powrócie do kraju. Nie nadaję się na emigranta. Byłem jestem zdania, że trzeba być tak, gdzie jest naród. W 1947 roku powróciłem w styczniu i natychmiast zameldowałem się w Ministerstwie Obrony. Spotkali mnie tam bez entuzjazmu. Na moje zgłoszenie do służby, jakikolwiek bądź, odmówiono kategorycznie i stanowczo. Odbiło się to potem na szukanie jakiegokolwiek prywatnego kawałka chleba. Odmówiono mnie emerytury, więc trzeba było grzestować na skromną 300 złotową rentę na inwalidzką. A jednak i do jej dnia nie tracę żadnej otuchy. Mam zamiar, jeśli nie to pozwoli moje środki materialne i zdrowotne, napisać i odtworzyć cały przebieg walk Armii Łódzkiej i całą historię obrony Modlina. Chciałbym jeszcze dodać. Zwracam się z apelem do was, bracia Polacy. Weźcie prosty szary kamień z prostego polskiego chłopskiego polia. Postawcie na placu w Modlinie z nadpisem ku czci robotnikom, rodzinie wojskową i ludności cywilnej Nowego Dworu, Pomichówka, Wyżgrodu i Kazunie i innych okolic, które tak rzetelnie, serdecznie z narażeniem życia pomagali wojsku w obronie świata.